nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Kiedy zachodziło właśnie gorące wiosenne słońce, na patriarszych prudach zjawiło się dwóch obywateli. Pierwszy z nich, mniej więcej 40-letni, ubrany w szary letni garnitur, był niziutki, ciemnowłosy, zażywny, łysawy. Swój zupełnie przyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Jego starannie wygoloną twarz zdobiły nadnaturalnie duże okulary w czarnej rogowej oprawie. Drugi, rudawy, barczysty, kudłaty, młody człowiek, wsuniętej na ciemię kraciastej cyklistówce i kraciastej koszuli, szedł w miętych białych spodniach i czarnych płóciennych pantoflach. Ten pierwszy był to Michał Aleksandrowicz Berlioz we własnej osobie, redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego z największych stowarzyszeń literackich Moskwy, w skrócie Massolit. Towarzyszył mu zaś poeta Iwan Nikołajewicz Panyryow, drukujący się pod pseudonimem Bezdomny. Kiedy pisarze znaleźli się w cieniu lip, które zaczynały już zielenieć, natychmiast ostro ruszyli ku jaskrawo pomalowanej budce z napisem Piwo i napoje chłodzące. Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego straszliwego majowego wieczoru. Nie tylko nikogo nie było koło budki, ale i w równoległej do małej bronnej alei nie widać było żywego ducha. Choć wydawało się, że nie ma już czym oddychać. Choć słońce rozprzeżywszy Moskwę zapadało w gorącym, suchym tumanie gdzieś za Sadowoje Kolco, nikt nie przyszedł pod lipy. Nikogo nie było na ławkach. Aleja była pusta. Butelkę mineralnej, poprosił Berlioz. Mineralnej nie mam, odpowiedziała kobieta z budki i z niejasnych powodów obraziła się. A piwo jest? Ochrypłym głosem zasięgnął informacji bezdomny. Piwo przywiozą wieczorem, odpowiedziała kobieta. A co jest? Zapytał Berlioz. Napój morelowy, ale ciepły, powiedziała. Może być, niech będzie. Morelowy napój wyprodukował obfitą, żółtą pianę i w powietrzu zapachniało wodą fryzjerską. Literaci wypili, natychmiast dostali czkawki, zapłacili i zasiedli na ławce zwróceni twarzami do stawu, a plecami do bronnej. Wtedy wydarzyła się następna osobliwość, tym razem dotycząca tylko Berlioza. Prezes nagle przestał czkać, serce mu zadygotało i na moment gdzieś się zapadło. Potem wróciło na miejsce, ale tkwiła w nim tępa igła. Zarazem ogarnął Berlioza strach nieuzasadniony, ale tak okropny, że zapragnął uciec z patriarszych prudów, gdzie oczy poniosą. Żałośnie rozejrzał się dookoła, nie mógł zrozumieć, co go tak przeraziło. Pobladł, otarł czoło chusteczką i pomyślał, co się ze mną dzieje? Nigdy jeszcze to mi się nie zdarzyło. Serce nawala. Jestem przemęczony. Chyba czas najwyższy, żeby rzucić wszystko w diabło i pojechać do Kisłowodzka. I wtedy skwarne powietrze zgęstniało przed Berliozem i wysnuł się z owego powietrza przezroczysty, nad wyraz przedziwny obywatel. Malutka główka, dżokejka, kusa kraciasta marynareczka utkana z powietrza, miał ze 2 metry wzrostu, ale w ramionach był wąski i chudy, niepomierny, a fizys, proszę zauważyć, miał szyderczą. Życie Berlioza tak się układało, że nie był przyzwyczajony do nadprzyrodzonych zjawisk. Pobladł więc jeszcze bardziej, wytrzeszczył oczy i pomyślał w popłochu, nic takiego istnieć nie może, ale coś takiego niestety istniało. Wydłużony obywatel, przez którego wszystko było widać, wisiał w powietrzu przed Berliozem, chwiejąc się w lewo i w prawo. Berlioza opanowało takie przerażenie, że aż zamknął oczy, a kiedy je otworzył,
zobaczył, że już po wszystkim...